Cześć, witam. Dziś chciałbym podjąć temat doposażenia przyczepy po jej zakupie. Doposażenia w takie rzeczy najbardziej niezbędne do pierwszego wyjazdu, chociażby na weekend. Także zapraszam do tematu komentowania pod spodem. I ja tu przygotowałem już taką wstępną listę, co jest niezbędne do takiego wyjazdu, ale jak wyposażyć w ogóle taką przyczepę. No ale nie jest to łatwe, bo miejsca nie jest zbyt dużo i tak naprawdę to jesteśmy ograniczeni i wagą, i miejscem, a tych rzeczy robi się całkiem sporo. No ja tutaj wypisałem chociażby, nie wiem, że trzeba by było przyczepę przystosować w jakieś wieszaki, w jakąś wykładzinkę przy wejściu, jakiś dywanik. Co tu jeszcze? Czujnik gazów, chociażby trigaz. No co jeszcze dodatkowo potrzeba? Zbiornik na szarą wodę, konepkę, którą tu po kolei praktycznie każdy, z kim nie rozmawiałem, polecał mi najtańszą konepkę z marketu budowlanego do nalewania czystej wody, bo żeby nie bawić się z lejkami. Taką konepkę już wczoraj zakupiliśmy, już zresztą kilka rzeczy kupiłem, za chwilę pokażę. No ale nadal brakuje wielu, wielu rzeczy, żebyśmy mogli wyjechać na nasz pierwszy wyjazd, nawet tu gdzieś blisko i nawet chociażby tylko na weekend. Na takiej liście myślę, że nie może jeszcze zabraknąć rzeczy typu talerze, sztućce, kubki, no nie wiem, coś pod prysznic, żeby tam nie porysować tej podłogi, tego brodzika. Takie rzeczy jak śmietnik, top materac chociażby, żeby rozłożyć na to łóżko, bo są te poduchy jakby, no i teraz fajnie by było położyć na taki top materac, raz żeby nie spać na tym bezpośrednio, a dwa, że ten top materac wyrówna nam te przerwy jakby pomiędzy tymi poduchami. No i co tu jeszcze? Aha, no butla gazowa. No jest troszkę tych rzeczy i do środka, i na zewnątrz, także zapraszam do komentowania, może coś ktoś mi podpowie, co tu jeszcze by można było do tego wrzucić. Z rzeczy, które żeśmy zakupili wczoraj w jednym z marketów ze Szwecji prosto, to jest czajnik, no bez niego nie może być życia, no bo wiadomo, że kawkę trzeba się napić, herbatkę trzeba się napić, więc taki czajnik to według mnie podstawa. Dywanik taki przy wejściu, żeby nie wchodzić dalej w butach. Proste rzeczy na razie, najprostsze. Szufelka z miotka zawsze się chyba przyda, żeby pozamiatać. Co tu dalej? Haczyki. Haczyki przyklei się po prostu tu przy wejściu, żeby można było, nie wiem, kurtkę jakąś powiesić, jakiegoś ciucha powiesić. Jeden najprawdopodobniej, chociaż jeden trzeba będzie w łazience, bo nie widzę tutaj haczyka. Także trzeba będzie jeden w łazience przyczepić. Na pewno się przyda, żeby chociażby ręcznik powiesić. No kosz na śmieci, zamykany, który wiadomo, że na noc nie musi wisieć komuś przy głowie, ale w ciągu dnia myślę, że się na pewno przyda. Jak go się otwiera? Aha, tu jest zaklejone. Tak jest, taki kosz. Także no, pierwsze najprostsze rzeczy zakupione. No i dalej pomału będziemy doposażać naszą przyczepę. Liczę, że coś mi ludzie podpowiedzą. Bo żeby nie nakupować też za dużo tych rzeczy. No bo to nie o to chodzi, żeby potem nie było gdzie się ruszyć. Także tak to wygląda. No i oczywiście z zakupionych rzeczy zapomniałem jeszcze pokazać. Zakupiliśmy taką matę
z metra, że tak powiem, żeby do łazienki ją tutaj ładnie dociąć do brodzika na wymiar, no żeby nie niszczyć tego, nie rysować, jak się nie korzysta, nie bierze kąpieli, no to po co to niszczyć. Kolejną rzeczą jest ogrzewanie. Na chwilę obecną nasza przyczepa nie ma ogrzewania, bo nie wiedziałem, na jakie ogrzewanie chcę się zdecydować. I warianty, można powiedzieć, które biorę pod uwagę, są dwa. A tak naprawdę to jeden jest przeważający, bo jeden wariant jest to najprostszy, jakiś konwektor powieszony, nie wiem, chociażby na jednej ze ścianek, bądź stojący nawet na podłodze. I zasilany prądem 220, po prostu standardowo. No tylko, że wtedy uniemożliwi nam to w chłodniejsze noce spanie gdzieś poza kempingami, bo potrzebowalibyśmy po prostu dostęp do zasilania 220. Druga opcja są to chińskie webasta. One są zasilane z kolei ropą. Miejsce w bakiście przedniej jest na montaż takiego webasta. Można by więc zamontować takie webasto i wtedy moglibyśmy zatrzymywać się na noclegi praktycznie wszędzie i nawet praktycznie zimą. Także no wydaje się to ciekawszym rozwiązaniem. Nie wiem, czy ono, jaka będzie głośność pracy tego, czy to pozwoli na sen w nocy. Nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś może, to proszę o komentarze, jak się sprawuje, jeżeli ktoś ma takie chińskie webasto w tak małej przyczepie i praktycznie pracować ona będzie tuż za ścianką. Proszę o komentarz, czy to daje radę, czy to głośne jest, czy nie, bo nie wiem. Gazowego nie biorę ogrzewania pod uwagę na chwilę obecną, ponieważ cena jest zabójcza takiego ogrzewania. I tutaj no, na razie najbardziej skłaniam się jednak ku temu chińskiemu webastu. Także jeszcze raz proszę o komentarz, jeżeli ktoś korzysta z takiego webasta, to niech opisze, jak ono się sprawuje na tak małej przestrzeni. Dobrze, moi drodzy, także to był taki krótki filmik, że cały czas działamy z naszą przyczepą, myślimy, planujemy, no i nie możemy się doczekać pierwszego wyjazdu. Pozdrawiam, zapraszam, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz i dzięki, do widzenia.